Dzień dobry, witam wszystkich. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, w jaki sposób bakterie oddychają. Otóż bakterie ze względu na sposób oddychania można podzielić na bakterie tlenowe oraz bakterie beztlenowe. Zastanówmy się, po co w ogóle bakterie muszą oddychać. Otóż oddychanie jest im potrzebne po to, aby wytworzyć sobie energię niezbędną do procesów życiowych. Zarówno oddychanie tlenowe, jak i beztlenowe pozwala wytwarzać tą energię, jednak w oddychaniu tlenowym powstaje znacznie większa ilość energii. Oddychanie beztlenowe było jakby pierwotne u bakterii, ponieważ początkowo atmosfera Ziemi nie posiadała tlenu, a ponieważ one tą energię musiały w jakiś sposób wytwarzać, więc po prostu oddychały sobie beztlenowo. Później, kiedy w atmosferze pojawił się tlen, pojawiły się również bakterie tlenowe, które już wykorzystywały sobie ten tlen do tego, aby uzyskać energię. I był to proces o wiele bardziej wydajny, ponieważ tej energii powstawało znacznie więcej. No i jak wiemy, w oddychaniu beztlenowym, oddychanie beztlenowe to inaczej tak zwana fermentacja. Na pewno słyszeliście takie pojęcia jak na przykład fermentacja mlekowa, masłowa, alkoholowa. To wszystko są właśnie inne nazwy na oddychanie beztlenowe. Czym one się różnią? Na przykład tym, że w wyniku fermentacji mlekowej powstaje kwas mlekowy, w fermentacji alkoholowej etanol, w fermentacji masłowej kwas masłowy itd. Czyli to są wszystko rodzaje beztlenowego oddychania i również występuje oddychanie tlenowe. I teraz gdzie ono zachodzi? Otóż oddychanie beztlenowe zachodzi w cytoplazmie komórki bakteryjnej, czyli tutaj na żółto mamy zaznaczoną cytoplazmę i właśnie w niej zachodzi oddychanie beztlenowe. Natomiast oddychanie tlenowe zachodzi w błonie komórki bakteryjnej. Możliwe również, że biorą w nim udział mezosomy, wspominane już na lekcji o budowie komórki bakteryjnej, czyli błona komórkowa i być może mezosomy. Mówię być może, ponieważ nie jest to jeszcze do końca wyjaśnione. Myślę, że dobrze poćwiczyć te rodzaje oddychania na przykładzie zadań maturalnych, które zaraz sobie rozwiążemy. Na początek spróbujmy rozwiązać takie zadanie z listopada 2008 roku. Dotyczy ono właśnie sposobów oddychania bakterii. Przeczytajmy sobie najpierw polecenie. Mamy napisane to, co już wcześniej Wam wspomniałam, że bakterie mogą oddychać zarówno tlenowo, jak i beztlenowo, że oddychanie beztlenowe to inaczej fermentacja. I tutaj ważne, bo to się nam przyda później w przypisaniu reakcji, że fermentacja polega na rozkładzie cukrów i jej końcowym produktem może być kwas mlekowy, etanol, kwas octowy i inne związki. I oczywiście energia, no bo to jest główne założenie powstawania procesu oddychania, żeby właśnie wytworzyć energię. Ponieważ jest mało wydajna, czyli właśnie fermentacja jest mało wydajna pod względem energetycznym, ponieważ mała ilość energii powstaje w tym procesie. Dlatego większość bakterii używa tlenu cząsteczkowego do utleniania cukrowców, do dwutlenku węgla i wody. No i uzyskują w ten sposób kilkakrotnie więcej energii niż wydziela się w czasie fermentacji. Czyli tutaj w zadaniu mamy napisane te najważniejsze informacje, że oddychanie tlenowe produkuje o wiele więcej energii niż oddychanie beztlenowe. Mamy wypisane większość substratów i produktów. I w poleceniu mamy właśnie zapisać ogólne reakcje oddychania tlenowego i beztlenowego. I nawet jeśli ktoś zapomniałby sobie, jak te reakcje wyglądają, chociażby pada je zapamiętać, to można próbować stworzyć je na podstawie właśnie tego, co autorzy zadania napisali nam tutaj w tekście pomocniczym. Czyli pierwsze mamy napisać, jaka jest reakcja oddychania tlenowego. Szukamy w tekście. Tutaj mamy na temat oddychania tlenowego. Wiemy, że jeśli oddychanie tlenowe, to na pewno potrzebny nam jest tlen. Czyli mamy tlen.
do całkowitego utlenienia cukrowców, czyli musi być też ten cukier, który jest utleniany. Czyli mamy cukier, mamy tlen. I dalej mamy wypisane, że do dwutlenku węgla i wody. Czyli no możemy totalnie nie mieć pojęcia, jak takie równanie wygląda, jednak na podstawie tekstu możemy spokojnie takie zadanie rozwiązać. No i oczywiście wydziela się energia, czyli plus energia. Oczywiście wpisujemy sobie plus strzałkę, tu również plusy. I w ten sposób mamy napisaną reakcję oddychania tlenowego. Możecie tutaj zauważyć, przypomnijcie sobie ostatnią lekcję o sposobach odżywiania się bakterii. Jeśli przypomnicie sobie właśnie fotosyntezę, to możemy zauważyć, że to, co w tym przypadku jest substratami oddychania, w fotosyntezie było produktami. Natomiast produkty oddychania były substratami w fotosyntezie. Czyli można stwierdzić, że oddychanie tlenowe jest jakby taką odwrotnością procesu fotosyntezy. Teraz oddychanie beztlenowe, czyli to, które uczniom zazwyczaj sprawia więcej problemów. W oddychaniu beztlenowym mamy napisane, że rozkład cukrów i nie pisze nic więcej. Następnie jest napisane o produktach, czyli musimy wziąć sobie ten cukier i glukozę. Wiele osób zastanawia się, że coś tu więcej należy wpisać, jednak nie. Substratem jest tylko glukoza w oddychaniu beztlenowym. Oczywiście też potrzebne są jakieś enzymy w roli katalizatorów, na przykład tam drożdże przy fermentacji alkoholowej i tak dalej. Zobaczmy sobie na produkty. Końcowym produktem może być kwas mlekowy, etanol, kwas octowy i inne związki. Teraz, który z nich wpisać? W poleceniu mamy napisać ogólne reakcje, czyli po prostu możemy sobie wybrać dowolny z tych związków. Możemy wpisać albo etanol, albo kwas mlekowy, albo kwas octowy. Wpiszmy sobie na przykład etanol. Tylko właśnie w przypadku oddychania beztlenowego nie mamy wypisanych wszystkich produktów, ponieważ mamy wypisane tylko te, które przed chwilą wyczytałam. Jednak oprócz etanolu musi powstać również dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla zawsze musi być jednym z produktów fotosyntezy. Mamy tutaj dwutlenek węgla. No i co jeszcze musi powstać w procesie oddychania? Oczywiście również energia. Czyli również energię musimy sobie tutaj dopisać do tego równania reakcji. I widzimy, mamy poprawnie zapisane równania reakcji. Niespecjalnie trzeba je było zapamiętać, aby wykonać to zadanie. Jednak polecam nauczenie się ich i zapamiętanie, ponieważ zawsze mogą się przydać. Czyli oddychanie tlenowe, znacznie większa ilość energii oraz oddychanie beztlenowe. Również energia, chociaż jest jej mniej, oddychanie beztlenowe, inaczej fermentacja. To też jest do zapamiętania. Kolejne zadanie z maja 2008 roku. Na pierwszy rzut oka wygląda dość przerażająco. Wiele osób właśnie, jak widzi takie zadanie, pomija i nie robi dalej. Jednak zachęcam do tego, aby po prostu nie bać się, tylko zawsze dokładnie wyczytać i często podczas takiego czytania odpowiedź sama zaczyna się narzucać. To znaczy, na początku wydawało się nam, że nie ma szans, nie zrobimy tego, omijamy w ogóle, robimy inne, łatwiejsze zadania, a później, jeśli zdecydujemy się jednak zrobimy, nagle okazuje się, że było ono zaskakująco łatwe i dziwimy się, dlaczego w ogóle nie zrobiliśmy tego zadania. Więc spróbujmy je zrobić. Mamy zaznaczony na,
na schemacie pewien proces biochemiczny. Zaraz go sobie przeanalizujemy, ale zobaczmy sobie na polecenie. Mamy podać pełną nazwę tego procesu, określić jego znaczenie w życiu organizmów, które go przeprowadzają, a później jeszcze mamy wyjaśnić znaczenie procesu regeneracji NAD+. Więc tak, co widzimy na tym schemacie? Mamy glukozę, która w procesie glikolizy jest przekształcona w pirogronian. W tym procesie glikolizy wytwarza się nam energia w postaci ATP. To, że energia jest zmagazynowana w ATP, będziemy omawiać jeszcze na innych lekcjach. Jednak warto sobie to zapamiętać, ponieważ często pojawia się to w różnych zadaniach maturalnych. Czyli energia nam powstała, później pirogronian jest przekształcany w aldehyd octowy, następuje regeneracja NAD+, i następnie z aldehydu octowego powstaje nam etanol. I tutaj widząc to, czyli substrat glukoza, produkt etanol, od razu powinniśmy przypomnieć sobie, jaka powinna być odpowiedź w tym zadaniu, w podpunkcie A, czyli jaka jest nazwa przedstawionego na schemacie procesu. Wiecie? Oczywiście jest to fermentacja i tutaj należy napisać konkretnie jaka, ponieważ mamy etanol w produktach, to jest to fermentacja alkoholowa. I jeszcze znaczenie w życiu tych organizmów, no to wiemy, że wszelkie rodzaje oddychania są zawsze po to, aby wytworzyć energię niezbędną organizmowi do procesów życiowych. Czyli nazwą jest fermentacja alkoholowa, znaczenie to wytworzenie energii. I z pozoru bardzo trudne zadanie zrobiliśmy bez problemu, ale jeszcze mamy drugą część, czyli mamy wyjaśnić znaczenie procesu regeneracji NAD+. Więc szukamy sobie, gdzie jest ta regeneracja w tym miejscu. Tutaj mamy regenerację NAD. I teraz można sobie przypominać, po co to mogło być, te wszystkie skomplikowane schematy. Jednak nie jest to konieczne. Powiem Wam taki prosty sposób. Wystarczy zastanowić się, co by się stało, gdybyśmy nagle sobie usunęli. Gdybyśmy nagle sobie usunęli ten fragment schematu. Czyli nie ma tego. I co się wtedy dzieje? Proces zachodziłby tylko raz i kończył się. Czyli ta energia nie mogłaby być wytwarzana w sposób ciągły. Natomiast, widzimy? Czyli zaszedłby raz, skończyłby się i energii więcej już by nie było. Zostałyby tylko te dwie cząsteczki ATP. Natomiast jeśli ta regeneracja NAD+ zachodzi, no to proces również zachodzi sobie w sposób ciągły, ponieważ to NAD+ jest niezbędne do zachodzenia glikolizy. Czyli z pozoru bardzo skomplikowane zadanie, a wystarczy tutaj tylko wpisać tyle, że regeneracja NAD+ umożliwia ciągłe zachodzenie procesu glikolizy, czyli banalna odpowiedź. Dlatego zachęcam do tego, aby nie bać się takich zadań z schematami, tylko żeby na spokojnie zastanowić się. Często odpowiedź na takie zadanie jest właśnie w tekście, czy też w schemacie dołączonym do zadania. I jeszcze jedno zadanie ze stycznia 2006 roku. Jest ono również skomplikowane, jednak mam nadzieję, że poradzilibyście sobie z nim. Rozwiążmy je razem. W sumie wszystko jest na podstawie tekstu, aczkolwiek można troszkę się zamotać, czytając te odpowiedzi. Więc o co chodzi w tym zadaniu? Otóż mamy nitkowatą skrętnicę. Tutaj mamy tą skrętnicę. Rysuję ją na zielono, ponieważ ona ma chloroplasty, może przeprowadzać fotosyntezę. Mamy skrętnicę. I została ona oświetlona światłem. Następnie dodano bakterie tlenowe, czyli mamy tutaj właśnie związek z sposobami oddychania bakterii, ponieważ wiemy, że te bakterie, tutaj może również zaznaczę je na schemacie, to są te bakterie. Tutaj również. I tutaj.
bakterie tlenowe, czyli one, aby oddychać, potrzebują tlen. I na schemacie widzimy, że zaczęły one się skupiać w określonych miejscach, czyli tutaj i tutaj. Gdy usuwano skrętnicę z wody, czyli gdy wyciągano tą skrętnicę, wtedy bakterie już nie skupiały się w tych miejscach, tylko były po prostu rozproszone wszędzie. I teraz tak, mamy polecenie do zadania. Zakładając, że bakterie gromadziły się w okolicy, gdzie uwalniał się tlen, czyli już mamy pierwszą bardzo ważną informację. Bakterie gromadziły się tam, gdzie było dużo tlenu, ponieważ były to bakterie tlenowe, no i potrzebowały one po prostu tego tlenu do oddychania, czyli do wytwarzania energii. Mamy zaznaczyć dwie, też zawsze rozwiązując takie zadania, trzeba zwracać uwagę na to, ile zdań mamy zaznaczyć. Nie zawsze jest to napisane, jednak jeśli piszę, że dwie, to jak w tym przypadku, wtedy wiemy, że mamy zaznaczyć konkretnie dwa zdania. Nie mogą być trzy, nie może być jedno, muszą być dwa. Czyli mamy zaznaczyć dwie hipotezy badawcze, których potwierdzeniem są otrzymane wyniki doświadczenia. Zastanówmy się kolejno nad każdą z nich, a może jeszcze wcześniej zastanówmy się, jakie były wyniki doświadczenia. Więc były one takie, że bakterie gromadziły się tam, gdzie był najintensywniej wydzielany tlen. A wiemy, że tlen powstaje w fotosyntezie, więc za tym idzie to, że gromadziło się tam, gdzie najintensywniej przebiegała fotosynteza. Teraz mamy pierwsze polecenie, pierwszą hipotezę. Długość fali światła nie ma wpływu na intensywność procesu fotosyntezy. Czy to zdanie może być hipotezą, której potwierdzeniem są otrzymane wyniki doświadczenia? Otóż nie może być, ponieważ widzimy, że ta długość światła, która jest opisana tutaj, ma wpływ na intensywność fotosyntezy, ponieważ ta skrętnica najintensywniej przeprowadza fotosyntezę przy tych długościach oraz przy tych długościach. Czyli ma wpływ, tego zdania nie możemy zaznaczyć. Następnie weźmy sobie B. Natężenie procesu fotosyntezy zależy od długości światła. Więc zaznaczamy to, zależy od długości światła. Przed chwilą to wytłumaczyłam, nie będę drugi raz tłumaczyć. C. Najskuteczniejszy dla przebiegu fotosyntezy jest zakres widma w granicach 420 do 630. Szukamy tego zakresu. 420 do 630, no nie, no bo widzimy, że tutaj bakterii jest bardzo mało, czyli ten tlen nie jest produkowany, czyli fotosynteza nie zachodzi intensywnie, czyli to odpada. D. Strefa światła o długościach fal w zakresie 400 do 450 oraz 650 do 700 nanometrów jest wystarczającym czynnikiem przyciągającym bakterie. To zdanie jest troszkę podchwytliwe, ponieważ można sobie skojarzyć to w ten sposób. Jest tutaj najwięcej bakterii, więc pewnie tak, jest to ten czynnik przyciągający bakterie. Jednak właśnie mówię, że jest to zdanie podchwytliwe, ponieważ nie należy tego zaznaczać. Dlaczego? Zastanówcie się, ponieważ te bakterie nie są przyciągane przez samą długość światła, ale przez ten tlen. Jeśli nie ma tutaj skrętnicy, sama długość światła nie przyciąga bakterii, tylko właśnie ta długość światła jest niezbędna, żeby skrętnica mogła przeprowadzać fotosyntezę, produkować tlen, który następnie wykorzystują te bakterie. Czyli nie zaznaczamy tego, chociaż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że należy to zdanie zaznaczyć. Zastanówcie się jeszcze nad tym. I zdanie E. Najbardziej efektywne dla przebiegu fotosyntezy jest światło niebieskie i czerwone. Tutaj też nie mamy podpisanych kolorów światła, ale po pierwsze możemy domyślić się, że skoro mamy zaznaczyć dwa zdania, a mamy jedno, to też powinno być zaznaczone. A po drugie może ktoś zapamiętać sobie, że właśnie tutaj są widma charakterystyczne dla światła niebieskiego, tutaj dla czerwonego. No i jest to rzeczywiście czynnik, w którym fotosynteza przebiega najbardziej intensywnie. To tyle zadań z oddychania na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i zapraszam na następne lekcje. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.